Leszczyńskiego. Proszę Państwa, nie ma co czekać, bo nie ma czasu. Jak Państwo, ci, którzy byli na pierwszej konferencji współopinii, wiecie, no tempo imprezy jest bardzo duże. Ja nie chcę z tej dynamiki rezygnować z różnych przyczyn. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej konferencji zorganizowanej w ramach projektu Latający Uniwersytet Leszczynowy, w skrócie LUL. Spotykamy się na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Po krótkim czasie, ponieważ niewiele dni nas dzieli od tej pierwszej konferencji, licząc w skali roku 12 grudnia była konferencja w Tułkinie, mamy 9 marca i jesteśmy w Baranowie. To bardzo szybko. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj przybyli. Witam Państwa serdecznie, bo to jest impreza dla Państwa. Ja ją organizuję po to, żeby Państwo mogli tutaj przyjechać i spotkać się z ludźmi i z treściami, które promujemy w internecie i poprzez nasze wydawnictwo. Naszymi gośćmi dzisiaj w imieniu w kolejności wystąpień są profesor Łukasz Święcicki, ksiądz Krzysztof Irek, doktor Jacek Legieć, doktor Ryszard Mozgol, profesor Katarzyna Myszona-Kostrzewa i doktor Łukasz Modelski, którego nie widzę. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, będę teraz mówił, jakie będą poszczególne tytuły wystąpień. To się po prostu pokaże. Zapraszam pana profesora Łukasza Święcickiego. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Przed chwilą się kłaniałem, ale nie mówiłem dzień dobry. Pan, który siedział tutaj koło mnie w pierwszym rzędzie, spytał, po co tutaj wszyscy ludzie przyszli. Ja mam nadzieję, że Państwo to wiecie, bo ja tego nie wytłumaczę. Ja wiem, co będę mówił, a dlaczego Państwo chcecie to oglądać, to Państwo sobie musicie sami na to pytania odpowiedzieć. No ja rzeczywiście jestem psychiatrą od ponad 30 lat. Nigdy w życiu zawodowym niczego innego nie robiłem, dlatego w jakimś sensie, pewnie tak jak każdy z Państwa, który się zajmuje czymś od dawna, no jestem jakoś tam zjedzony przez tego psychiatra we mnie, to znaczy jest pewnie być może we mnie więcej psychiatry niż czegokolwiek innego, dlatego trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś czegoś nie wie, albo że ktoś się czymś nie interesuje i muszę się jakoś starać to zrozumieć ze względu na Państwa zwykle. Mam wykłady dla lekarzy, najczęściej dla psychiatrów, rzadko mi się zdarza mówić do osób, które są zupełnie spoza branży, tak jak przypuszczam większość z Państwa. I myślę, że zanim zacznę mówić na ten temat, to myślę, że jakoś tam pomyślałem, że jakoś jestem winien Państwu wyjaśnienie, po co w ogóle są na świecie psychiatrzy, znaczy czy oni są w ogóle do czegoś potrzebni. To nie jest wcale takie głupie pytanie. Oczywiście można powiedzieć, że no, tak samo się można spodziewać, po co są szewcy, a po co są murarze. Murarze, żeby murować, a szewcy, żeby robić buty, a psychiatrzy, no właśnie. Tylko, że na stanowisko szewców czy murarzy nie ma innych chętnych. Natomiast na stanowisko psychiatrów są dwie inne grupy, znacznie bardziej liczne, które są chętne i w zasadzie mogłoby się wydawać, że zapełniają ten rynek. To znaczy z jednej strony są psycholodzy, którzy zajmują się psychologią człowieka, zajmują się właśnie tym, co jak się wszystkim wydaje robią psychiatrzy, czyli zajmują się umysłem, zajmują się problemami tego umysłu. Psychologów jest dużo, różnego rodzaju. Są ambitni, są prą do przodu. A z drugiej strony można powiedzieć, no ale psychiatrzy tu się też zajmują mózgiem, no ale zaraz od mózgu to mamy neurologów, jest ich też bardzo dużo. Mają bardzo dużo różnych metod, badają bardzo dobrze ten mózg. No i proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest miejsce dla psychiatrów? Czyli z jednej strony są psycholodzy, z drugiej strony są neurolodzy. I czy między nimi w ogóle jest jakiekolwiek miejsce dla kogoś jeszcze innego? I co ten ktoś inny miałby w tym miejscu robić? W połowie tego wykładu miałem ochotę odpowiedzieć taki żart, że ja znam świetny sposób na to, jak utrzymać się przez cały czas w fazie manii. Trzeba pisać książki i prowadzić bloga codziennie. Miałem co do Pana pewne podejrzenia. Panie profesorze, czy sobie w skrócie oczywiście przedstawić psychiatryczny aspekt ideologii politycznych, zwłaszcza współczesnych. Ja nie wiem, nie mógłbym, bo ja jestem bardzo jednostkowy względem ludzi i nie ideę, tak, czy ideologię. I oczywiście rozumiem Pana pytanie, pewne analogie się nasuwają, ale to wnioski sobie Państwo sami wyciągnijcie, ale psychiatrzy, myślę, że chyba byłoby nadużycie, gdyby psychiatra diagnozował tę. To jest interesujące, to jest kurczę, ale no, nie zajmowałem się tym. Ponieważ ja jednak jestem bardzo wyrachowany, to przypomnę, że zostało już 14 egzemplarzy książki Pana Profesora pod tytułem Puka o psychiatrii, one są do kupienia w Maszcie. Zapraszamy księdza Krzysztofa Irka, który będzie opowiadał o postaci niezwykłej, o biskupie Zygmuncie Łozińskim. Chciałem podziękować naszemu panu Gabrielowi za zaproszenie. To nie lada wyróżnienie również dla mnie. Czy mogę zabrać słowo w obecności takich mistrzów słowa, chociażby pan redaktor Stanisław Piotrkiewicz, intelektualny, także bardzo dziękuję. Proszę Państwa, moja przygoda razem z biskupem Łozińskim zaczęła się z pełna Donalda. To spotkanie było zorganizowane w marcu roku 2017. Nie miałbym absolutnie nic do powiedzenia na jego temat, ale nim jeszcze do tego to jeden moment, taki osobisty. W zeszłym roku byłem na Białorusi razem z pielgrzymką. I po wejściu do katedry grodzieńskiej podeszła do mnie pani, widząc strój duchowy, i mówi tak: proszę księdza, mam do księdza taką prośbę, kiedy ksiądz wróci do Polski, proszę powiedzieć rodakom o tym, że my tutaj jesteśmy. I tym właśnie wstępem chciałem rozpocząć całe to nasze spotkanie razem z biskupem Łozińskim. Chcę Wam przypomnieć o tym, że nasi rodacy tam są. Białoruś, Ukraina, Litwa, a nawet dalej Kazachstan. Wracam teraz do biskupa Łozińskiego. W sierpniu 2017 roku razem z grupą wiernych udałem się na pielgrzymkę właśnie do miejsca męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli do Jana Pawełowskiego. No i przy okazji mieliśmy możliwość nawiedzenia katedry piłskiej. Wychodząc z katedry wziąłem mały obrazek, taki pamiątkowy, razem z wizerunkiem wtedy nieznanego mi biskupa. Na tym obrazku widniały takie słowa: byłem wam wszystkim przyjacielem za życia, tym bardziej będę w nim życiu po śmierci. Tak zdałem sobie sprawę, mówię, bardzo ładny tekst, to jest do wykorzystania na kazaniu, tak? Gdzieś to można użyć w kościele. Ale od momentu przyjazdu do Polski, szukając różnych informacji właśnie na temat biskupa Łozińskiego, wpadłem na pomysł, to jest tak ciekawa postać, że warto by było nim całe kazanie powiedzieć. Kiedy zacząłem szukać, znalazłem na tyle materiału dużą, pomyślałem sobie, warto by było nim napisać jakiś artykuł. Okazało się tych materiałów zbyt dużo na artykuł, znalazłem je zbyt dużo, mówię, wtedy padłem na pomysł, dobrze, niech to będzie książka o kimś, kogo trzeba koniecznie przywrócić do takiej publicznej, wspólnej pamięci w sposób szczególny przy okazji rocznicy, którą obchodziliśmy w zeszłym roku, przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bo taką stawiam tezę i myślę, że podczas tego wykładu uda mi się ją obronić, że tak jak Śląsk miał swojego Korfantego, tak jak Wielkopolska miała Modelskiego, oczywiście te nazwiska, które były w minionym roku odmieniane przez wszystkie przypadki, Piłsudski, Dmowski, tak ziemia mińska miała biskupa Łozińskiego. I prawdziwa tragedia tej odradzającej się Polski wtedy przed 100 laty polega na tym, że kiedy rzeczywiście zaistniała możliwość wzięcia pod opiekę polskiego prawa, wzięcia granicy tamtych ziem, to podczas traktatu ruskiego z tej możliwości po prostu zrezygnowano. Dworek. Czy Państwo zdawają sobie sprawę, jakim genialnym wynalazkiem cywilizacyjnym był szlachecki dworek? Każdy dworek szlachecki był niezależny pod względem gospodarczym, prawda? Tam były stada bydła, tam były lasy, obok lasów, przy lasach stały tartaki, dalej przyciasna korzenia, wszelkiego rodzaju udogodnienia, ale to nie tylko to, proszę Państwa, bo przecież dworek to również biblioteka. Każdy dworek był specyficznym muzeum. Dobra, obrazy, rzeźby gromadzone z pokolenia na pokolenie. I teraz taka refleksja, kiedy zaplanowano dokonanie rewolucji, tak? Miało się te stosunki społeczne ulec diametralnej zmianie, to ta rewolucja mogła dokonać się tylko i wyłącznie na zniszczeniu dworków. Dlatego dzisiaj, kiedy się pojedzie na Białoruś i jedzie się do tych miejsc, gdzie nigdy się dworki stały, no to szczęśliwcem następny to znajdzie kamień na kamieniu. I wobec takiej nachalnej ateizacji, wobec wyrzucania symboli religijnych ze szkół, wydaje list datowany na dzień 16 stycznia 1919 roku, w którym wzywa nie tylko rodziców, ale i dzieci, aby za wszelką cenę żądali utrzymania nauczania religii w szkołach. Co ciekawe, a jeśli będzie taka potrzeba, to również do złożenia ofiary życia. Zobaczcie, bez komentarzy. Dobrze. Teraz tak. Co się dzieje następnie? Po opublikowaniu tego listu musi się ukryć. I tu jest taka ciekawa historia, jeśli chodzi o książkę o biskupie Łozińskim. To jest już jej czwarte wydanie. Po opublikowaniu pierwszego wydania zgłosiła się do mnie pani Ewa. Ze względu na RODO powiem tylko tyle. Ewa spod Edelbicy, która mówi, proszę księdza, ja mam dodatki mojej babci z czasów Tuły i z czasów Mińska. Chcę powiedzieć, że moja babcia razem z drugą moją kuzynką pomagały biskupowi Łozińskiemu w odniesieniu insygniów biskupich, także sutanny do kościoła, do klasztoru Dominikanów. To moja babcia razem właśnie z kuzynką pomagały się mu ukryć. Proszę Państwa, ta relacja znalazła się teraz w kolejnym wydaniu tej książki. Proszę Państwa, Jacek Legieć opowie o służbie Polaków w armii carskiej. Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć w dużym skrócie, bo zagadnienie jest bardzo obszerne, o losie, który stał się udziałem przed górą 100 lat bardzo wielu naszych przodków. Ja tak szacuję, że między rokiem 1832 a rokiem 1914 mniej więcej, milion 600 tysięcy Polaków przeszło przez szeregi armii rosyjskich przez te kilkadziesiąt lat. Jakie są główne skojarzenia ze służbą Polaków w armii rosyjskiej, czy generalnie ze służbą w armii rosyjskiej? Przede wszystkim, że trwała 25 lat i najczęściej, jeżeli kogoś brali do wojska z nad Wisły, to służbę wojskową pełnił gdzieś, najlepiej na Syberii. Proszę Państwa, jak zwykle w takich wypadkach, to jest prawda, ale tylko częściowo. Po pierwsze, 25 lat rzeczywiście mamy w latach 30., 40., XIX wieku. Ale potem, pod koniec lat 50. po wojnie krymskiej mamy skrócenie czasu służby do lat 15. W roku 1874 przełomowym w zasadzie dla służby w wojsku, to znaczy w momencie wprowadzenia powszechnego obowiązku służby wojskowej w Rosji, mamy skrócenie czasu służby z lat 15 do 6. Potem skrócono do 5. Od roku 1906 najpierw tymczasowo, potem na stałe służba wojskowa miała trwać lat 3. I tak to wygląda. My cara Aleksandra II uwielbiali. Zadarowanie wolności dla Włościan, jak nas uczyli w szkole. Tak rozumieli, że to panowie szlachta go zamordowała i w moich oczach był on niejako bohater. Nieomalże się modliłem do niego, uważając za drugiego Chrystusa. Z tą tylko różnicą, że Chrystus umarł za cały świat, a car umarł za Włościan swojego obszernego państwa. Ja myślę, że to dobrze obrazuje sposób myślenia. I jeszcze raz powtarzam, na coś takiego mnie Przy takim nastawieniu wcale nie trzeba było tego żołnierza zachęcać, żeby on służył carowi. Ale takie postawy były charakterystyczne tylko, można powiedzieć, dla tego pierwszego pokolenia po uwłaszczeniu. Dla pierwszego pokolenia po uwłaszczeniu. Już synowie tych, którzy tak pisali, myśleli inaczej. Oni nie czuli tej wdzięczności. Oni uważali, że po prostu ta ziemia jest ich i tutaj żaden Aleksander czy żaden inny car nie ma nic do rzeczy. I te postawy się tutaj wyraźnie zmieniają. I te postawy były naprawdę zróżnicowane. Mamy przykłady, że na przykład taki po wojsku uważa dalej, że on jest kimś ważnym i generalnie prawie reprezentuje na wsi cara. Jest takie znakomite opowiadanie Antoniego Czechowa, moje ulubione chyba, Kapral Plisiewieju. Właśnie mamy takiego byłego żołnierza o mentalności ormowca, to tak określił, który generalnie uważa, że zawsze powinien, on tutaj jest ważny, zawsze powinien donieść, bo on tutaj reprezentuje władzę. I mamy taki w Królestwie Polskim, że na przykład dowiadują się, że jest tajne nauczanie po polsku, lecą na posterunek, donoszą. Ale jeszcze więcej mamy przykładów, że taki żołnierz, który nauczył się pisać i czytać w wojsku, zostaje nauczycielem w takiej szkole. Jeden uważa, że carowi należy wiernie służyć, jak nie będzie cara, to się generalnie świat zawali, a na pewno chłopski świat zawali. A drugi, no ja może tutaj nie będę cytować, jakie żandarmeria to wszystko, a może zacytuję. Żandarmeria to wszystko dokładnie spisywała i to po polsku. Mamy cytat w raporcie, powiedział na coś takiego, pocał mnie w dupę swoim carem i swoimi medalami. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka była kara za takie stwierdzenie. Tydzień aresztu. Wyobraźcie sobie, jeżeli by w latach 50. ktoś powiedział, pocałuj mnie w dupę swoim Stalinem i swoimi medalami. Czy by dostał tydzień aresztu? Także moim zdaniem to jest, dobrze pokazuje no, różnicę jednak systemów i to, że nie ma co porównywać w moim przekonaniu państwa carskiego z państwem bolszewickim. Następnym wykładowcą jest Ryszard Mozgol, który opowie nam o Emanuelu Małyńskim i jego wizji Europy powojennej. Chodzi oczywiście o Europę po I wojnie światowej. Jak ta pierwsza wojna światowa przez Małyńskiego była postrzegana? Proszę Państwa, zostawił po sobie tyle książek. To jest jego dorobek od roku 1917-18, a mianowicie książki w trzech językach, jest ich 39, sporo artykułów napisanych również w trzech językach, więc można znaleźć jego książki w języku polskim, przede wszystkim w języku francuskim, również w języku angielskim. Starał się oddziaływać, starał się zmienić ten bieg wypadków. Wiemy, że mu się to nie udało, ale jak doskonale wiemy, liczy się biegacz, a niekoniecznie jego zwycięstwo końcowe. Z perspektywy katolickiej liczy się chyba bardziej jego zaangażowanie, to, że próbował być tą osobą bijącą w dzwony i starającą się pokazać pewne tendencje, jakie w Europie nastąpiły. Pokazać Państwu, że on bardzo dokładnie rozczytywał to, co druga strona próbuje zrobić. Róża Luksemburg nie nazywała tej pierwszej wojny światowej inaczej, a mianowicie jej zdaniem to, co doprowadziło do tej wojny, to był imperializm, który pracował na korzyść komunizmu. Zdaniem Małyńskiego sama pierwsza wojna światowa była rewolucją. Była rewolucją, która miała tak naprawdę doprowadzić jego zdaniem do budowy, czy do takiej bitki wołowej, że się tak wyrażę, zrobionej z narodów europejskich, żeby one w pewnym momencie były gotowe tak naprawdę do przejęcia władzy. Ja oczywiście nie będę teraz dyskutował, czy ta konspirologiczna po części hipoteza, czy ona jest sprawdzalna, czy niesprawdzalna. W każdym razie no, Małyński widział to w bardzo podobny sposób i często posługiwał się cytatami z tamtej strony barykady, cytatami z komunistów, żeby pokazać, że rzeczywiście no, im zależało na tym, żeby ta wojna wybuchła. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że nam wmawiano, że komuniści byli, Zimmerwaldczycy byli tymi, którzy byli pacyfistami, byli przeciwko wojnie i tak dalej. Oni byli przeciwko wojnie, która miała wybuchnąć jako wojnie narodów europejskich, ale ta wojna miała być przebudowana w pewnym momencie. Tak jak zresztą pisze tutaj w Zwycięskiej Demokracji Małyński 1929 roku, że w duchu praw człowieka i uspołecznienia stawiano wszystko w tyglu powszechnego poboru. Czyli ten pobór miał służyć temu, żeby zrobić z wszystkich takich jednolitych, przygotowanych już ludzi do przyjęcia tego, co socjaliści czy komuniści chcą. Zrównywano propagandą ścierającą narody jak indywidualne jednostki. Wreszcie komasowano przez kolektywną gospodarkę. Stało się to przez 4 lata wojny we wszystkich krajach, niezależnie od panującego ustroju. Małyński zwraca uwagę na to, że ten pobór do wojska, ta propaganda była elementem tak naprawdę urabiającym społeczeństwo. Zwróć uwagę, w tradycji europejskiej wojny, które do pewnego momentu były wojnami, nazwijmy to kadrowymi, gdzie biły się armie, ta propaganda zazwyczaj była gdzieś tam trzymana na pewnej wodze. Tu w momencie, kiedy były to wojny powszechnego poboru, trzeba było wytłumaczyć Johnowi, dlaczego ma zabijać jakiegoś Johana. Trzeba było Johanowi wytłumaczyć, dlaczego Pierre jest największym zagrożeniem dla jego życia i jego rodziny i ten Pierre wraz ze swoją rodziną musi zniknąć z powierzchni ziemi. To było szczucie narodów, szczucie rodzin, szczucie jednostek przeciwko sobie do poziomu, jak tutaj już cytowałem, nazwanej przez Emanuela Małyńskiego, tego poziomu świętej nienawiści. Kolejna bardzo istotna sprawa to jest coś, co się nie mieściło w głowie Małyńskiego, mianowicie, że ta wojna w przeciągu 4 lat odwróciła absolutnie ludzkie pojęcie dotyczące własności prywatnej, a mianowicie, że ludzie jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, będąc posiadaczami ziemskimi, przyjęli wszystkie dyrektywy rządowe, obojętnie kto rządził w danym państwie i rzeczywiście, jak trzeba było, to zmieniali cały typ swojej gospodarki po to, żeby bądź sadzić ziemniaki na potrzeby armii, bądź ewentualnie tą swoją gospodarkę rodzinną, te majątki przekształcać na potrzeby po prostu produkcji zbrojeniowej. Zwracam też uwagę na to, że wojna materiałowa, jaką fachowo dowódcy wojskowi nazwali, miała na celu nie tylko zniszczenie siły żywej przeciwnika, czyli mężczyźni się biją na polu bitwy po to, żeby pokonać tą wrogą armię, ale reszta, czyli cywile, czyli miasta, czyli majątki są tak naprawdę, czy podlegają prawu wojennemu, ale są nietykalne. A mianowicie wojna materiałowa była nastawiona na to, żeby zniszczyć zaplecze wroga. A więc w tym momencie siłą żywą, którą trzeba w jakiś sposób zniszczyć, są również kobiety, dzieci, są również ci, którzy do tej pory nie podlegali normalnemu prawu wojennemu, jeśli mogę to tak w umowny sposób wyrazić. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Ta wojna w przeciągu 4 lat zniszczyła całkowicie tradycyjny model społeczeństwa. My często o tym zapominamy, ale ona odwraca rolę. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyźni idą do wojska, do fabryk trafiają kobiety. Po raz pierwszy jeńców wojennych wykorzystuje się do przymusowej, niewolniczej siły roboczej, a potrafimy sobie wyobrazić w naszym prawodawstwie europejskim, no przecież no było to nie do pomyślenia. Jeniec był jeńcem, traktowano go na zasadzie, tak jak chcielibyśmy, żeby traktowano naszych jeńców po drugiej stronie. Więc zmienia się ten obraz społeczeństwa, emancypacja kobiet, żeby była jasność, ja używam tutaj tego pojęcia w sposób taki, że kobiety nie są tyle, że kobiety nie tyle mogą rozpoczynać pracę zawodową, co są zmuszone po prostu do pracy zawodowej. Tu mamy po I wojnie światowej de facto takie po cichu wprowadzenie zasady spiżowego prawa płacy, że płacić będziemy w taki sposób, żeby płaca mężczyzny pracującego na utrzymanie rodziny była niewystarczająca i żeby w tym momencie praca żony, czyli matki, była wymuszona, żeby oczywiście jakiś poziom życia zachować. Państwo rozumieją, o co mi chodzi, o de facto wymuszenie ekonomiczne pracy kobiet, które po I wojnie światowej nastąpiło i na ten temat zresztą są całkiem niezłe książki pisane po I wojnie światowej. Proszę Państwa, no i to, na co zwraca uwagę Emanuel Małyński, demokratyzacja, kontrola i centralizacja państwowa, praktycznie wszystkich państw, obojętnie czy mówimy o Wielkiej Brytanii, czy o Francji, czy o Niemczech. Jego zdaniem Europa popełniła samobójstwo w I wojnie światowej. On to mówił wprost, on to pisał wprost. Profesor Chwalpa wyda taką fajną książkę Samobójstwo Europy. Fajną, nie z racji tego, że zawiera fajne treści, bo książka jest wstrząsająca, jeśli człowiek ją po przeczytaniu przemyśli, ale po prostu, no, która ujmuje w pewien sposób to, co Małyński w swoich książkach opisuje, jeśli chodzi o samo zjawisko I wojny światowej. Zwracam uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Że Europa popełniła samobójstwo, bo tą wojnę przegrała. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, on się posługuje pojęciem nie tyle Niemcy przegrały wojnę, Austria przegrała wojnę, Francja przegrała wojnę. Europa przegrała wojnę. Z Zwycięzcami w tej wojnie, jak na co zwraca uwagę Emanuel Małyński, były pozaeuropejskie mocarstwa. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, po cichu jeszcze w niektórych przypadkach, może nawet nie po cichu, ale jeszcze dodawał bolszewicy, którzy nie mieli praw utrzymać się przy władzy, a się utrzymali, proszę zwrócić uwagę. A ta władza pozostała w ich rękach. Jak Państwo wiedzą, zdziwiony był tym nawet Lenin, który wychodził z założenia, że to jest po prostu niemożliwe, żeby się komuniści utrzymali u władzy. Więc te trzy mocarstwa pozaeuropejskie rzeczywiście utrzymały się do tej pierwszej wojny światowej, no i to wszystko doprowadzało do takiej sytuacji, że praktycznie w roku 1919 został ziszczony pewien, powiedzielibyśmy, pewien model ruseralsko-socjalistyczny, jak to nazywał Małyński, w którym obywatel stał się własnością państwa. Proszę zwrócić uwagę. Czyli jednostka nie była już niezależnym bytem posiadającym duszę, a który funkcjonuje w ramach jakiegoś organizmu państwowego, ale stała się po prostu własnością państwa ze swoim majątkiem. On w Nowej Polsce, którą Państwo tutaj mają w zasięgu ręki, pisze wprost o tym, że reforma Grabskiego, która przecież opierała się na sięgnięciu do kieszeni wbrew woli Polaków, do kieszeni polskich właścicieli, nie tylko ziemskich, ale w ogóle Polaków, kiedy on jedzie na zachód i mówi wprost, że jeśli zabraknie pieniędzy, to gwarantem są polskie aktywa i polska ziemia w Europie Zachodniej, polskich właścicieli, to proszę zwrócić uwagę, to jest ten model traktowania obywateli. Obywatel jest według tego modelu rusańskiego jest po prostu własnością społeczeństwa, w jakim funkcjonuje i żyje. Kolejnym wykładowcą jest profesor Katarzyna Kostrzewa z Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, proszę Państwa, a temat wykładu brzmi Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego. Ja już się wyłączam, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam podziękować Panu Gabrielowi Maciejewskiemu za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Również jest mi bardzo miło być wśród Państwa, mam nadzieję wśród życzliwej publiczności, bo temat, o którym będę mówiła, rzeczywiście nie jest łatwy i przez wiele lat dużo słyszeliśmy o polityce, o emocjach, natomiast tak naprawdę niewiele o prawie. Ale zanim, proszę Państwa, przejdę do dzisiejszego tematu, to ja też postaram się określić swój stosunek do zawodu, który wykonuję. Moją ulubioną definicją prawnika jest ta, którą kiedyś przez zupełny przypadek usłyszałam w filmie amerykańskim, animowanym na dodatek. Może Państwo oglądali, był to film o świecie bez pszczół. Ale ostatnia scena wyglądała następująco. Otóż do krowy przyleciał komar i krowa była strasznie zdziwiona. Komar prawnikiem, na co komar odpowiedział: od urodzenia byłem krwiopijcą i pasożytem. Wystarczyło kupić teczkę. Także, proszę Państwa, to jest moja definicja zawodu prawnika. Przepraszam wszystkich prawników tutaj zgromadzonych. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewają. Przejdę do Smoleńska i będę mówiła tylko o prawie. To, co działo się w polityce, co zrobiono z naszymi emocjami, Państwo widzieli. Otóż konwencja chicagowska ma znaczący i dużo mówiący tytuł. Jest to konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. O międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jest to konwencja, która powołała organizację międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Nie międzynarodową organizację lotnictwa cywilnego, jak to u nas bardzo często podawano. Proszę Państwa, konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym była drugą konwencją regulującą status prawny przestrzeni powietrznej. Pierwszą była konwencja paryska z 1919 roku o międzynarodowej żegludze powietrznej i zarówno pierwsza, jak i druga wyraźnie stwierdzały już w artykule pierwszym, że każde państwo sprawuje suwerenną władzę w przestrzeni powietrznej ponad swoim terytorium. A więc znowu, proszę Państwa, odnosimy się do zasady suwerenności które im biłam. Jakie to miało konsekwencje? Otóż konsekwencje to miało takie, że prawo lotnicze, międzynarodowe prawo lotnicze stało się jednym z najbardziej restrykcyjnych i protekcjonistycznych systemów prawa. Pewien amerykański prawnik Lisicki powiedział, że w tym prawie wszystko jest zabronione, chyba że coś jest dozwolone. I rzeczywiście bardzo dobrze to zdanie oddaje charakter międzynarodowego prawa lotniczego. Proszę Państwa, w świetle konwencji chicagowskiej, pomimo że dzisiaj chyba 191 państw jest stroną tej konwencji, a więc właściwie wszystkie państwa świata, wszystkie państwa, które posiadają przewoźników lotniczych, transport lotniczy nie byłby możliwy. Dlaczego, proszę Państwa? Otóż najważniejszą konsekwencją zasady suwerenności jest to, że statki powietrzne, zanim wkroczą w przestrzeń powietrzną innego państwa niż państwo rejestracji, muszą uzyskać na to zgodę. Zaraz powiem, zdefiniuję pojęcie statku powietrznego i tak dalej, ale na razie tylko skończę tę myśl. Muszą uzyskać na to zgodę. I to dotyczy, proszę Państwa, wszystkich statków państwowych. Zaraz też przejdę do tego pojęcia. To dotyczy statków państwowych bez pilota na pokładzie. Tu krótka dygresja. Mówimy teraz dużo o dronach. I jakby to była zupełnie nowa rzecz. Proszę Państwa, konwencja chicagowska z 1944 roku już wspominała o dronach. To są właśnie te statki powietrzne bez pilota na pokładzie, czyli jak to dzisiaj ładnie określamy, bezzałogowe statki powietrzne. O taką zgodę muszą też prosić statki przewożące wszelkie materiały wybuchowe, wojenne itd. O taką zgodę muszą też prosić cywilne statki powietrzne, ale statki powietrzne używane w tak zwanych międzynarodowych, i to jest bardzo istotna też uwaga z naszego dla naszego późniejszego wywodu, w międzynarodowych, regularnych służbach powietrznych. A więc, proszę Państwa, jeżeli mamy do czynienia ze statkiem rejsowym, a więc taki, który z określoną częstotliwością, o określonym czasie, między określonymi punktami odbywa podróż, to musi uzyskać zgodę, żeby wkroczyć w przestrzeń powietrzną innego państwa. Na podstawie konwencji chicagowskiej jedynymi statkami, które o taką zgodę nie muszą prosić, a więc jedynymi statkami, których transport jest możliwy w świetle samej konwencji, są tak zwane statki cywilne używane w międzynarodowych, nieregularnych służbach powietrznych, czyli innymi słowy czartery. A więc mamy pojedynczy lot, biuro podróży na przykład wynajmuje taki statek, żeby przewiózł pasażerów z Warszawy na jakąś ładną, tropikalną wyspę. Proszę Państwa, i to jest bardzo ważna informacja. Nie będziemy może, nie mamy aż tyle czasu rozwodzić się nad lotnictwem cywilnym. I teraz, proszę Państwa, kwestia kolejna, bo użyliśmy już pojęcia statek powietrzny, wspomniałam o państwowych statkach powietrznych, o cywilnych statkach powietrznych. Tymczasem konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym nie definiuje tego pojęcia, nie definiuje pojęcia statek powietrzny, ale takie definicje, o i znowu tutaj pojawia się nam kolejna znana Państwu z różnych dysput politycznych rzecz, w załącznikach do konwencji chicagowskiej. Proszę Państwa, czym są te załączniki do konwencji chicagowskiej? Otóż na podstawie konwencji chicagowskiej, jak wspomniałam, powstała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Jednym z organów głównych tej organizacji jest tak zwana Rada i ta Rada może przyjmować uchwały dla członków swojej organizacji. Są to tak zwane międzynarodowe normy i zasady postępowania i te załączniki właśnie są po to, żebyśmy mieli tyle samo lądowań co statków. A więc w nich chodzi przede wszystkim o określenie standardów bezpiecznego lotnictwa. Proszę Państwa, państwo przegłosowane, państwo, które głosowało przeciwko takiej uchwale, może złożyć oświadczenie do Rady, w którym stwierdzi, że nie będzie związane taką uchwałą, ale w praktyce się to nie zdarza. A więc tutaj nie z mocy prawa, ale z samej praktyki państwa tego nie robią. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o jakichś standardach, a państwo przeciwko temu protestuje, to co to oznacza? To oznacza, że lepiej do takiego państwa nie latać, bo tam poziom bezpieczeństwa jest obniżony. Lepiej nie przyjmować przewoźników z takiego państwa, bo tam coś szwankuje. A więc, proszę Państwa, w Unii Europejskiej z mocy prawa musimy stosować się do rozporządzeń, dyrektyw czy decyzji. W tym przypadku mamy do czynienia z ponad 190 państwami, na których nie prawo, a praktyka wymusiła stosowanie się do załączników. No w każdym razie, proszę Państwa, już przechodząc do sedna, w świetle dwóch załączników, bo w tych dwóch akurat ta definicja jest, statkiem powietrznym jest każde urządzenie, które może się utrzymywać w atmosferze wskutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza na powierzchnię Ziemi. A więc wyłączamy z tego, proszę Państwa, wszelkie pociski rakietowe, wszelkie pojazdy wyposażone w silniki rakietowe, poduszkowce, balony i tak dalej. Proszę Państwa, znowu przeskakuję, bo po prostu nie mamy już czasu, żeby o tym wszystkim mówić. I przechodzimy teraz do sedna. Konwencja chicagowska bardzo wyraźnie i nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Stwierdza, do jakich statków ma zastosowanie, a do jakich statków nie ma zastosowania. Państwo na pewno zauważyli, że sprawem jest tak, że nieważna jest litera, natomiast ważna jest interpretacja i kto jej dokonuje, prawda? I bardzo często mamy na przykład w studiu 3 profesorów prawa i każdy mówi co innego. I tak to niestety jest, ale w przypadku akurat konwencji chicagowskiej nie mamy żadnych wątpliwości. Ja pozwolę sobie, bo to jest bardzo krótki artykuł, żeby Państwo też nie mieli żadnych wątpliwości, przeczytać. Niniejsza konwencja stosuje się wyłącznie do cywilnych statków powietrznych. Nie stosuje się zaś do statków powietrznych państwowych. Czyli mamy jasność. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym już w artykule 3. Miejsce artykułu ma też znaczenie, a więc już na samym początku nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ma zastosowanie do cywilnych statków, nie ma zastosowania do państwowych statków. Wyjaśnia również w zdaniu następnym, co kryje się pod pojęciem państwowe statki powietrzne. Otóż statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej i policyjnej uważa się za statki powietrzne państwowe. A więc, proszę Państwa, wydawałoby się, że wiemy już, jakie statki są statkami państwowymi. Te, które są używane w celach wojskowych, w służbie policyjnej i celnej. To z jednej strony dużo, ale z drugiej strony mało. No bo tak naprawdę, co to znaczy, że statki są używane w służbie wojskowej? Może policyjnej i celnej już nie budzi tyle emocji, ale w służbie wojskowej tak. Co się pod tym kryje? Więc proszę Państwa, postarajmy się prześledzić inne akty prawne, w których to pojęcie mogło się pojawić, a także doktrynę, żebyśmy mieli pewną jasność, co kryje się pod tym pojęciem. Spójrzmy na polskie prawo lotnicze. To jest ustawa z 2003 roku. W artykule 2 punkcie 2 czytamy, że państwowym statkiem powietrznym jest statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wojskowy statek powietrzny, a więc mamy już tu pewną wskazówkę. Statek używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, czyli statki powietrzne lotnictwa służb porządku publicznego. Proszę Państwa, Spójrzmy w takim razie na kolejny dokument, co prawda już nieobowiązujący. Konwencja chicagowska zastąpiła ten dokument, no ale po prostu innych nie mamy, więc szukamy jakichś analogii, szukamy wskazówek, co może się kryć pod tym pojęciem państwowego statku powietrznego. Więc sięgamy teraz do niegdyś obowiązujących dokumentów, czyli poprzedniczki konwencji chicagowskiej, konwencji paryskiej. Proszę Państwa, w artykule 31 czytamy, że każdy statek powietrzny pod dowództwem wyznaczonej w tym celu osoby wojskowej jest uważany za statek powietrzny wojskowy. A w następnym artykule, że wojskowe statki powietrzne nie mogły przelatywać nad ani lądować na terytorium innego z państw stron konwencji bez specjalnego na to pozwolenia. Ale po uzyskaniu takiego pozwolenia korzystały z takich samych przywilejów co okręty wojenne. I teraz, proszę Państwa, krótka dygresja. Co to znaczy korzystały z takich samych przywilejów co okręty wojenne? Z jakich przywilejów korzystają okręty wojenne? I wtedy, i dzisiaj, w świetle konwencji o prawie morza z 1982 roku. Otóż, proszę Państwa, okręt wojenny, żeby mógł wpłynąć na tak zwane wody terytorialne, czyli na terytorium państwa, musi też uzyskać na to zgodę, jak państwowy statek powietrzny. Ale jeżeli już taką zgodę uzyska, to korzysta z immunitetu, a więc jest nietykalny. Na terytorium innego państwa nadal pozostaje pod wyłączną jurysdykcją państwa rejestracji. Jeżeli podejmuje działania sprzeczne z prawem państwa nadbrzeżnego, może być poproszony o opuszczenie terytorium tego państwa. Jeżeli tego nie robi, jest to akt agresji, bo mamy do czynienia z statkiem państwowym. A więc, proszę Państwa, dzisiaj też stosujemy analogię do prawa morza, bo nie ma żadnych umów międzynarodowych, które tę kwestię by regulowały. Państwowy statek powietrzny korzysta z immunitetu, a więc jeżeli państwowy statek powietrzny otrzyma zgodę na wlot w przestrzeń powietrzną innego państwa, korzysta z immunitetu, a więc państwo rejestracji jako jedyne ma wyłączną jurysdykcję nad tym statkiem. I to jest niezwykle ważna informacja. Ta wyłączna jurysdykcja pochodzi jeszcze, proszę Państwa, z innego uprawnienia. Otóż nie wiem, czy Państwo słyszeli o pojęciu immunitetu państwa. Immunitet państwa dotyczy organów państwa, sił zbrojnych państwa i mienia państwa. A więc jeżeli mamy do czynienia z okrętem wojennym, na przykład, czy państwowym statkiem powietrznym, to jest to mienie państwa i korzysta z immunitetu, korzysta z przywileju nietykalności. Jeżeli rozbije się, dojdzie do jakiejś katastrofy i zostanie wrak, to nadal jest to mienie państwa, nie zmienia swojego właściciela, a więc nadal korzysta z przywileju nietykalności. Proszę Państwa, od czasu, zwłaszcza od czasu, kiedy rozpoczęliśmy nieubłaganą walkę o praworządność, zapanowała w Polsce atmosfera jurydyczna, która nawet schodzi do takiego poziomu, że jak pani nauczycielka w szkole mówi dzieciom, że 2 dodać 2 to jest 4, a one wtedy pytają się, a ma pani na to świadków. Więc atmosfera jurydyczna swoją drogą, ale rzeczywiście, na co zwróciła uwagę pani, pani profesor cały czas używała formy bezosobowej. Wydaje mi się, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy takiego psika na punkcie konstytucji, nawet pan prezydent Wałęsa nawet do podkrysznicem nie zdejmuje koszulki z tym napisem, jednak forma bezosobowa zostawia pewien niedosyt, dlatego że w państwie, nawet takim jak nasze, ktoś tam podejmuje decyzję. Również w sprawie zastosowania konwencji chicagowskiej, sięgając pamięcią do tamtych czasów, przypominam sobie konferencję prasową premiera Donalda Tuska, który przez jakiegoś wścibskiego dziennikarza, nie z mediów niezależnych głównego nurtu, tylko z jakiegoś niszowego takiego medium, został zapytany, kto właściwie tę decyzję podjął. Pan premier Tusk nie odpowiedział na to pytanie, w związku z czym na mieście zaczęły krążyć fałszywe pogłoski, że tę decyzję podjęła trójka NKWD, z której tylko jedna osoba była konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów, mianowicie premier Tusk. Drugą osobą był, że tak powiem, no nie wiem jak go nazwać, pan Paweł Kraś, który tylko przez grzeczność był nazywany ministrem, bo on był rzecznikiem rządu wtedy. I trzecią osobą był pan Tomasz Arabski, który w ogóle nikim nie był, bo był dyrektorem tam czy jakimś innym fagasem w kancelarii premiera. Myślę, że te fałszywe pogłoski miały pewne podstawy, o czym świadczy obecna pozycja pana Krasia, który jest wiceprezydentem Europy przy Donaldzie Tusku, tak jak Jan Kazimierz przy podkanclerzynie radziejowskiej. Otóż wydaje mi się, że do tego, żeby te sprawy wyjaśnić, nie trzeba ani zwrotu wraku, ani wojny z Rosją, tylko Prawo i Sprawiedliwość, rząd dobrej zmiany przez 4 lata, mając do dyspozycji wszystkie możliwości państwa, nie potrafił nawet tego wyjaśnić. Udzielić odpowiedzi na to pytanie. I jeszcze jedno. Nie jest to pierwszy taki przypadek w dziejach III Rzeczypospolitej. W 1988 roku zostało wprowadzone moratorium na wykonywanie kary śmierci. No i w roku 1995 Sejm przedłużył to moratorium na następne 5 lat. To oczywiście nie zostało wykonane, bo w międzyczasie wszedł w życie nowy kodeks karny i to już tam kara śmierci została wykonywana, co zaowocowało rozmaitymi Lex Trynkiewicz i tak dalej, takimi wynalazkami pana ministra Gowina. Ale w 1995 roku, kiedy Sejm to moratorium przedłużył, zwróciłem się do ówczesnego ministra sprawiedliwości, pana Jerzego Jaskierni, bo byłem wtedy prezesem Unii Polityki Realnej, i z takim zapytaniem na piśmie się zwróciłem. Kto, no teraz to Sejm przedłużył, ale kto podjął decyzję o moratorium w 1988 roku? I otrzymałem odpowiedź na piśmie od pana ministra, że nie można ustalić autora tej decyzji. Także atmosfera jurydyczna swoją drogą, a ma pewne tajemnice wielkie swoją. I myślę, że do tych tajemnic należy również i to, że nawet nie możemy odpowiedzieć na pytanie, kto podjął decyzję o zastosowaniu konwencji chicagowskiej. Dziękuję. Zapraszam Państwa. Ostatni wykład o jedzeniu do tego, a potem już idziemy wszyscy na to do restauracji. Nie mamy w cenie kolacji. Przeceniasz mnie. No, proszę Państwa, zapraszam na salę. Proszę Państwa, niech się trochę powietrzy jeszcze zostali najtwardsi. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo zostali. Przestrzegę od razu, że Gabriel Maciejewski kazał mi mówić godzinę, więc no, tym bardziej zostaną najtwardsi. Poczekajmy może jeszcze chwilę, aż się wymieni powietrze, żebyśmy nie oddychali dwutlenkiem cały czas. Powiem tylko w tym krótkim atrakcie, że trudno, taką miałem myśl dzisiaj, że trudno naprawdę wynaleźć sobie miejsce lepsze do tego, żeby rozmawiać o rewolucji francuskiej, dlatego że no, ten pałac jest właściwie ściśle związany z Ludwikiem XVI, który jest mimowolnym uczestnikiem zdarzeń opisywanych przeze mnie za chwilkę. Otóż, jak Państwo wiedzą, Baranów Sandomierski to leszczyńscy. Ostatni leszczyński, który miał Baranów, był ojcem Stanisława Leszczyńskiego, króla i księcia Lotaryngii, który z kolei, jak Państwo wiedzą, był teściem Ludwika XV i tak dalej, i tak dalej. No jednym słowem ostatni właściciel Baranowa w prostej linii, pradziad Ludwika XVI, jednym słowem miejsce jak najbardziej się oddające do tego, żeby o rewolucji francuskiej mówić. Proszę Państwa, spisek przeciwko karpiom. Mówi się o spiskowej teorii dziejów. Ta historia, która jest przed nami, jest spiskowa ze wszechmiar. Jest najbardziej spiskowa z możliwych spiskowych. Ona jest spiskowa także semantycznie, dlatego że spiskujący wiedzą, że są w spisku i że ten spisek ma odmienić dzieje świata. Proszę Państwa, 14 Frimera drugiego roku Republiki, czyli 4 grudnia 1793 roku, Konwent Narodowy, czyli Zgromadzenie Ustawodawcze Republiki, przyjęło bardzo burzliwie, po zażartej dyskusji, ustawę w sprawie osuszenia wszystkich stawów we Francji. Tutaj jest przed Państwem spis różnych przyjętych ustaw i ten spis zamyka właśnie nasza ustawa z 14 Frimera. Ustawa jak ustawa, postanowiono osuszyć stawy, powiemy sobie zaraz z jakiej przyczyny, ale warto może spojrzeć na kontekst, który tej ustawie, przyjęciu tej ustawy towarzyszy. Jednym słowem popatrzmy jeszcze, co tego 14 Frimera uchwalono. Bardzo ciekawy dzień był w dziejach. Mam dwa niewielkie spisy spraw, które w konwencie stawały 14 Frimera. Tutaj między innymi to, co jest oznaczone strzałką, to jest ustawa przyjęta tego samego dnia o konfiskacie dóbr ojców i matek, których dzieci wyemigrowały. Jak wiemy, ludzie uciekali przed rewolucją, zostawiali rodziny, te rodziny były pozbawiane majątku. No ale to jeszcze nic. Tego samego dnia, 14 Frimera, przyjęto także kilka innych bardzo ciekawych ustaw. Po pierwsze, numer 30. To jest czarna strzałka, pierwszy odbór. Numer 30 to jest ustawa o tym, że zabrania się... Będę musiał jednak chyba sobie to powiększyć, że zabrania się występować jakimkolwiek ciało w imieniu ludu francuskiego poza władzami wskazanymi. Numer 31 to jest nasza ustawa, którą my się dzisiaj zajmujemy, czyli ta, która nakazuje osuszenie stawów. Numer 32, ta kolorowa strzałka poniżej czerwonej, bardzo ciekawy w moim przekonaniu dekret i chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych dekretów rewolucji francuskiej. Dekret o sposobie prowadzenia, czy sposobie zaprowadzenia rządu tymczasowego i rewolucyjnego. No i teraz, co to jest za dekret, żebyśmy poznali dobrze jego wagę. Otóż dekret ten po pierwsze zakłada powstanie czegoś, co znamy jako monitor polski na przykład, czyli zbiór wszystkich ustaw, praw, które się do wykonania przekazuje. Po drugie, zakłada sposób, w jaki te prawa i perspektywę czasową, w jakiej te prawa mają być wprowadzane w życie. Po kolejne, definiuje ostatecznie władzę wykonawczą we Francji, dzieląc ją pomiędzy Komitet Ocalenia Publicznego, który zajmuje się wojną i dyplomacją, oraz Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, który oczywiście zajmuje się policją, bezpieczeństwem powszechnym, prawda? W sensie, no, jest urzędem bezpieczeństwa. Ten sam dokument także znosi wszystkie armie rewolucyjne, które od 1789 roku działają w różnych regionach Francji, tworzy jedną centralną armię, nie ma już armii rewolucyjnych, nie ma już lokalnych jakichkolwiek komitetów, które sprawują jakąkolwiek władzę, ta władza cała jest centralizowana. Powstaje jedna armia z jednym dowództwem, cała władza wykonawcza zostaje podzielona pomiędzy te dwa komitety ocalenia publicznego i powszechnego bezpieczeństwa. I proszę zwrócić uwagę, że owa ustawa ma tutaj, w tym dzienniku ustaw, ma tutaj numer, niech no spojrzę w każdym razie, no właśnie, ma numer 32. Natomiast nasza ustawa o osuszaniu statów ma numer 31. No i teraz, czy nie wydaje się dziwne jednak trochę, że na jednym oddechu przyjmujemy ustawę, która właściwie jest ustawą ustrojową dla nowego państwa, już jako następną po ustawie zajmującej się osuszaniem stawów. No, mnie się to wydaje trochę dziwne. Proszę Państwa, tutejsi kucharze też mają sobie coś z tyraną, bo zamykają o 22, ale ja jeszcze, kuchnia jest czynna do 21, ale ja muszę przez kilka powiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i za dzienne trwanie tutaj, mimo że nie było lekko, trzeba było wietrzyć, było trochę duszno. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Nie powiem tak, jak to było ostatnim razem, czy organizujemy następną imprezę, bo wiem, że organizujemy, bo już się ludzie zaczęli zapisywać na kolejną konferencję, która odbędzie się 29 czerwca na Zamku w Kliczkowie. Tam jest o tyle lepiej, że są olbrzymie sale. Możemy, no, myślę, że do 200 osób zmieścić, albo nawet więcej. Zobaczymy, ile dźwigniemy. No, jest, na pewno się nie pomieścimy w zamku, dlatego że ten zamek jest wyrezerwowany już w połowie roku, albo na samym początku roku, tak? Te pokoje się zwalniają, ale potem znowu ktoś się tam rezerwuje, więc dobrze jest dzwonić co jakiś czas do Kliczkowa, jeżeli ktoś chce spać w zamku, pytać, czy coś się nie zwolniło. Okolica jest piękna, bo to jest Dolina Kwisy, wszędzie jest jakaś infrastruktura, jest gdzie spać. Z tego, co udało się już ustalić, jeżeli chodzi o prelegentów, będzie Pan Wojciech Ostaszewski z Uniwersytetu Illinois, który będzie opowiadał o ubezpieczeniach, będzie chyba spiskowa teoria ubezpieczeń, i będzie Sir John Delmont Baronet Turing, bratanek Alana Turinga, który napisał książkę o Enigmie, wydało wydawnictwo Remis. I jeszcze Szymon Modzelewski będzie. O, to tych trzech panów będzie na pewno, a co do reszty, to pomyślmy. Także zapraszam Państwa serdecznie, jeżeli Państwu się podoba, jeżeli Państwo macie ochotę jechać, bo to jest bardzo daleko. To jest pod Bolesławcem, przypomnę. Pod Bolesławcem. Ja ten obiekt chwalę, bo w ogóle lubię ten teren, dlatego że tam wszystko wygląda tak, jakby za chwilę za zagranicy miał jechać Hans Kloss na motocyklu z okularami na czas. Tak. Ciekawe miejsce. Zapraszam Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś zechce mi pomóc w zniesieniu książek, to będę wdzięczny. Nie ma tego dużo, bo wszystko się sprzedało i no, trzeba coś zjeść. Ja muszę jeszcze zrobić wywiady, więc nie wiem, czy zdążę, ale to jest priorytet. Dziękuję bardzo.